jedziemy do Sofii. Mamy parę spraw do załatwienia. A ja przy okazji pofilmuję trochę Sofię. Będą takie migawki Sofii. Jesteśmy już w Sofii. Sofia jest stolicą Bułgarii. Przedtem stolicą Bułgarii była Bliska, potem Wielko Ternowo, a od kwietnia 1879 roku została Sofia. W Polsce też była taka podobna sytuacja. Najpierw stolicą Polski było Gniezno, potem Kraków, a potem Warszawa. Co można powiedzieć o Sofii? A więc pierwsza osada tutaj, która się znajdowała, datuje od przed naszą erą właściwie. Była to osada Traków i się nazywała ona Serdyka. Potem za panowania Cesarstwa Rzymskiego miała nazwę Ulia Serdyka, a potem już władca bułgarski Han Krum zmienił nazwę na Serdec. Nazwę na Serdec i później pojawiła się nazwa Sofia. I tak to wygląda. No to sobie jedziemy. Toczymy się. My właściwie jedziemy do osiedla Młodost. Także nie jedziemy przez centrum Sofii, tylko boczkiem do osiedla Młodost. Buduje się tutaj wszędzie. Zaraz zobaczymy nowe budownictwo. To już właściwie tutaj już widać trochę, nie? A jedno to jest taka, tak jak plus. Thank you.
No jesteśmy na miejscu i teraz takie spojrzenie na Witusza. No, skończyliśmy robotę w Sofii i jedziemy do naszego domku, do Wielko Ternowo. No i tak jeszcze troszkę powrót. Dalej jedziemy. Bloka, sumy, tam bolec. No to to bloka. W bloku byliśmy, w tym bloku byliśmy, załatwialiśmy pewne sprawy budowlano-remontowe. Ekipa budowlano-remontowa. Są takie wzgórza. Tutaj Witusza.
dobra, już żeśmy wyjechali z Sofii. I tak, jeszcze trochę. Do tyłu nie daje, bo słońce tutaj z tyłu za mną. Kierunek Wielko-Tarnowo. Jedziemy tam, do Wielko-Tarnowo. Ale ruch, a to jest sobota. Gdzieś pewnie jadą. Jakieś różne zakłady widzę. Rynek.